Cześć. Zdecydowałem się na zakup palety zwrotowej od Miglo za 3100 zł. Co można tam znaleźć? Możecie sprawdzić na stronie internetowej. W zakładce zabawki niestety wszystkie palety są zwrotowe. W każdej pozycji macie Excela, w której możecie sprawdzić, co powinno się znajdować. Ja na swojej palecie miałem tylko 20 kilka pozycji, a teraz zajrzyjmy na naszą paletę. Ja przed zakupem mogłem tylko podejrzeć linki, no i założyć to, czy to mi się opłaci, czy nie, i czy te rzeczy faktycznie będą tym, czym powinny być. Zaraz zajrzymy do palety, a na końcu filmu macie podsumowanie moich zakupów wraz z określeniem cen. Są to palety pozwrotowe, więc można na nich oczekiwać niższej jakości sprzętu, głównie zabawek. Są to zwroty przez nich niesprawdzane i nieotwierane. Na stronie dostępna jest lista artykułów wraz z linkiem do tego, co powinno być w środku. Tu jest hiperłącze, więc fajnie oni to wszystko przedstawiają. Opisy są po niemiecku, ale idzie się dowiedzieć, co tam się znajduje. W tej tabelce jest też przewidziana cena, za ile oni uważają, że to powinno być sprzedane. Stanu tego nie ma opisanego. Pomijając rzeczy widoczne tutaj, będziecie mieli na wstawkach samochodzik na akumulator, o którym osobno, i dmuchańce, o których również osobno. Tu przeglądamy te mniejsze rzeczy. Potem pokażę Wam, jak wygląda moje podliczenie tego według mojego widzimisię. Część rzeczy jest normalnymi zwrotami pełnowartościowymi, tak jak to, powiedzmy, przebranie. Zaglądałem, w środku jest wszystko, wszystko jest ok. Tutaj mamy lalkę. Opakowanie było otwierane, ale wygląda na to, że jest to ta lalka. Jej koszt nowej 150 zł. Tutaj za nią zapłaciliśmy około 50. Piłeczki zamknięte, ok. Tu znajduje się 7 baloników, za nie zapłaciliśmy 4 zł, więc myślę, że ok. Tutaj jest gitarka dla dziecka. Sprawdzałem, ona jest sprawna i działa, tylko jest otwarta. Tutaj mamy zapakowaną laleczkę. Też wszystko fajnie wygląda. No, tutaj jakieś karty, które nie są wypisane, ale nie wiem, czy to było jako jedna z pozycji, czy po prostu ktoś coś podmienił. Tutaj fajne, oryginalnie zapakowane karty. Tutaj w oryginalnym opakowaniu nosidło dla dzieci. Niestety nosi ono dużo śladów uszkodzeń. Znaczy uszkodzeń, bardziej zabawy używania. Widać, że ktoś długo się tym bawił, wypadałoby to, nie wiem, albo wyprać, albo wyczyścić. Ale przynajmniej jest to, co napisali. Kosztowało 50 zł, a nowe kosztuje 120. Baloniki do helu. Nie wiem, czy to tak, jak powinny być. Ciężko sprawdzić. Tarcza z mieczem. Wszystko się zgadza z opisem. I przechodzimy teraz do tych ciekawszych rzeczy. A do ciekawszych rzeczy mam na myśli do tych, które powinny być coś warte. Na przykład Lego Star Wars, które zapłaciliśmy za nie 177 zł. Ich cena to jest 480 zł. Wiecie, co jest w środku? Bo ja już wiem. W środku są bubloklocki. W każdej patce znajdują się bubloklocki. Część Lego, część nie. I nie ma ani instrukcji, ani klocków z opakowania. Więc to są śmieci, nic nie warte niestety. Sprawdzimy też pozostałe. Może tutaj jest to, co trzeba? No niestety. Jakieś śmieciowe klocki. Tutaj ewidentnie ktoś zamawia sobie na Amazonie klocki. Opróżnia opakowanie, wrzuca bublo klocki, zakleja i odsyła. I proszę bardzo, za 480 zł
Ktoś ma sobie statek i Amazon mu za to zwraca. Może chociaż w trzecich coś będzie. Soku Millennium czarny. Zapłaciliśmy za niego 221 zł. Nowy kosztuje 600 zł. Tutaj jednoznacznie widzimy, że ktoś zamawia sobie klocki, wyjmuje zawartość, podkłada nie takie jak trzeba i następnie odsyła. Amazon za wszystko zwraca. Następnie mamy strój Deadpoola, górną część oraz maskę. Jest to co powinno być. Jeszcze mamy lalka Barbie look, ale jak się przyjrzycie, nie ma zginanych ramion. Ktoś włożył tutaj podobną lalkę, co powinno być, założył jej to ubranie. I Pepko lalka za 20 czy za 5 zł wsadzona do pudełka, za lalki za 150 zł. Tutaj mamy Barbie look drugą, która widać, że jest akurat tym, co powinna być. Tutaj jest sztosik karty Magica, ale wszystkie są otwarte. Ktoś sobie przebrał, wybrał sobie dobre karty, zostawił bublowe. To jest nic nie warte. Pozycja Magic 430 zł zapłaciliśmy za otwarte karty do Magica. No są nic nie warte. A nowe kosztują 1250. To jest gratis, którego nie ma w opisie. Są tu takie kalambury dla dzieci. Mamy tu gitarkę. Gitarka jest połamana, więc też nic nie warta, ale za tą gitarkę zapłaciliśmy niedrogo. Jakieś 17 zł. No ale mamy jeszcze nerwy. Miejmy nadzieję, że z nerwów coś będzie, bo chyba to jest ten nerw, to napisane, ale nie da się go w żaden sposób niestety przeładować. Czyli to jest zwrot reklamacyjny. Ten nerf Fortnite'a, zapłaciliśmy za niego 80 zł. Moglibyśmy sprzedać może za 160, może za 200, bo nowy kosztuje 1000. No ale niestety jest nic nie wart. I nerf niestety podobnie jest tym, co powinien być, ale po przeładowaniu nie obraca się bęben. No nie wkręciłem tutaj kawałka, ale ładowałem go. Można z niego strzelać, tylko trzeba wkładać za każdym strzałkę z przodu. Mechanizm obracania jest uszkodzony. No więc raczej też nie jest za wiele. Podsumowując, mamy tutaj trochę śmieci tak zwanych, które idą po prostu do kosza. Są one warte około 1500 zł z palety, za którą zapłaciliśmy 3100 zł. Na szczęście były tu jeszcze dmuchańce. Podejrzewałem, że są w bardzo kiepskim stanie, są używane lub nie mają dmuchaw do ich pompowania. Okazało się, że wszystkie trzy dmuchańce są w doskonałym stanie. Są nowe i prawdopodobnie tylko były wyjęte z opakowania i to chyba nawet nie wszystkie. Planuję wynajmować je ludziom na zabawy w ogrodach w przyszłym sezonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jednakże mógłbym je też sprzedać. Autko, które było dołożone, okazało się całkiem sprawne, jednak nosi sporo śladów używania i wymaga wymiany akumulatora. No i niestety nie jest raczej warte tyle, co napisać. Są lepsze autka w niższej cenie, a tu jeszcze rzut oka na perełki.
Miglo twierdzi, że nie zagląda do pudełek, więc nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość pudełek. Tu mamy podsumowanie, możecie sobie zapauzować i przejrzeć. Ja zweryfikowałem pozycję względem tego, jak faktycznie wyglądają. Dajcie znać, czy wy byście kupili taką paletę. Pozdrawiam.